Proszę Państwa, wzdłuż całej granicy wschodnio-prusko-rosyjskiej, zaczynając właśnie tutaj gdzieś od wysokości Suwałk przez Augustów, Grajewo, Ostrołękę, dalej w kierunku Przesnysza. Wszędzie, proszę Państwa, na tej linii tak naprawdę znajdowały się stałe garnizony kawalerii rosyjskiej. Co to w praktyce oznaczało? W ówczesnych realiach był to najbardziej mobilny rodzaj broni, jakim dysponowali wszyscy. Konie, zwłaszcza w tak trudnym terenie jak Mazury, Wielkie Jeziora Mazurskie, przypominam, po dzień dzisiejszy przesłonięte są jeszcze od wschodu kompleksami Puszczy Rumińskiej, Puszczy Góreckiej, a od wschodu i południa również Puszczy Piskiej, do tego liczne obszary podmokłe. To wszystko są te tereny, gdzie poruszanie się nawet dzisiaj nie jest proste. Wówczas koń był idealnym środkiem, który pozwalał na swobodne przemieszczanie się. Mobilizacja w Giżycku również przebiegała bardzo sprawnie. Do 6 sierpnia tak naprawdę jednostki stacjonujące w Giżycku osiągnęły swoje pełne składy i następnego dnia opuściły już miasto i udały się do swoich obszarów koncentracji swoich jednostek. Ogłoszenie o mobilizacji było z całą pewnością szokiem dla mieszkańców i wówczas tak naprawdę nastąpiła rzecz, która zaskoczyła wszystkich. W ciągu niespełna półtora tygodnia w komisjach poborowych zgłosiło się ponad 2000 mężczyzn, którzy na ochotnika postanowili wstąpić do wojska i udać się na front. Armia miała do dyspozycji 1044 działa i co ważne, wśród nich znalazło się również dodatkowo 156 dział ciężkich. Jest to bardzo ważny akcent, gdyż w praktyce to wyróżniało armię niemiecką na tle armii rosyjskiej. W składzie armii rosyjskiej tak naprawdę nie było komponentu artylerii ciężkiej, co w praktyce działań późniejszych będzie miało ogromne znaczenie.
Stand by your trigger. Yes, sir. W ciągu tygodnia tak naprawdę 8. Armia Niemiecka, dowodzona już wówczas przez duet generałów Hindenburga i Ludendorffa, bardzo szybko wróciła na linię Jezior Mazurskich. Linię Jezior Mazurskich utrzymaną przez obrońców twierdzy Bojen. I w tym momencie przygotowano się do kolejnego kontruderzenia, tak zwanej pierwszej bitwy nad Jeziorami Mazurskimi, która rozpoczęła się już 7 września. Wówczas to oddziały 17 i 20 korpusu podeszły do Giżycka, 1 korpusu do Mikołajek i rozpoczęło się wielkie kontruderzenie. Kontruderzenie, w którym generał Rennenkampf, głównodowodzący rosyjską armią, nie miał ochoty tak naprawdę poddać się ani skończyć tak jak armia Samsonowa. Podjął decyzję 9 września o odwrocie z Prus Wschodnich. Prusy Wschodnie zostały w praktyce uratowane. A ja w tym momencie ogłaszam zmartwychwstanie i ozdrowienie wszystkich rannych i poległych w tej żywocie. Proszę Państwa, epizod operacji Bojen 1914 w Lesie Anno Domini 2019 dobiegła ojca.